Problem przestrzeni miejskiej dotyka Polskę od wielu lat. Z jednej strony chcielibyśmy mieć plany zagospodarowania przestrzennego na całym terytorium kraju, z drugiej strony, z powodu problemów finansowych, gminy no, nie są w stanie uchwalać tych planów w takiej ilości, jakbyśmy chcieli. Przypomnijmy, że pokrycie planami kraju to jest poniżej 30% w tej chwili, więc rzeczywiście, rzeczywiście mamy dużo jeszcze do, do zrobienia. Międzynarodowe trendy zmierzają ku temu, aby. Zagęszczać centra miast i budować coraz bardziej zwarte miasta, a jednocześnie zostawiać tereny zielone poza miastami, nietkniętymi, czy też tworzyć tam jakieś rezerwaty, parki i tym podobne, zamiast rozsiewać zabudowę, y, co, ma w, co ma miejsce w przypadku zabudowy jednorodzinnej czy zabudowy y, ekstensywnej to jest międzynarodowy trend i na pewno będziemy podążać. W polskich miastach mamy jeszcze bardzo dużo terenów wewnątrz miast do zagospodarowania. To są choćby tereny poprzemysłowe lub wolne działki, które nigdy nie były zagospodarowane. Należy oczekiwać, że urbaniści będą nas coraz częściej przesadzali na komunikację publiczną, ograniczali korzystanie z samochodu i transportu kołowego, a zachęcali do korzystania z komunikacji typu metro, tramwaje, autobusy, rowery czy komunikacja piesza. Duży problem z planowaniem jest taki, że planiści przygotowują plan zagospodarowania przestrzennego w oderwaniu od tego, na co rzeczywiście jest popyt w danym terenie i na co znajdzie się inwestor, który mógłby coś e, wybudować. To są też doświadczenia krajów zachodnich, gdzie rzeczywiście inwestorzy często siadają e, z władzami samorządowymi i przygotowują plan na jakiś dany obszar, bądź też gmina, czy też jakaś jednostka samorządu przygotowuje plan po zbadaniu, co rzeczywiście Mogłoby się w, tym, w tej okolicy wydarzyć i na co rzeczywiście powstaną, powstanie zapotrzebowanie. Ta opłacalność ekonomiczna projektów musi być uwzględniana i powinna być uwzględniana przez, przez naszych planistów. Ta współpraca pomiędzy inwestorami prywatnymi a publicznymi musi być coraz bardziej otwarta. Tu przykładem jest choćby tworzenie placów publicznych czy, czy oddawanie terenów zielonych miastu za darmo. Na pewno y, musimy się zmierzyć z y, wyzwaniem dotyczącym grodzenia terenów, i nie tylko dotyczy to nowych osiedli, ale również dotyczy to tego, co obserwujemy, czyli grodzenia terenów wokół spółdzielczych najczęściej bloków, które dotychczas były nieogrodzone. Y, władze miejskie powinny jednak pomyśleć o jakichś zachętach dla tych prywatnych właścicieli w końcu. Za to, że oni utrzymają ten teren otwarty i ogólnie dostępny, pomyśleć na przykład o jakimś niższym podatku od nieruchomości, czy też o zwolnieniu w opłacie od użytkowania wieczystego. W tej chwili widzimy to, że czy spółdzielnie, czy wspólnoty mieszkaniowe podchodzą do, do tematu w ten sposób. Płacimy za utrzymanie tego terenu, płacimy za jego. Za niego ciężkie podatki, a jednocześnie przychodzi nam ktoś i niszczy ten, ten teren, więc dlaczego my mamy finansować ten, to, to dobro? Lepiej ogrodzić jest ten teren i zamknąć to na klucz tylko i wyłącznie, żeby było, żeby było dla nas. Tu niezmiennie, niezmiernie potrzebna jest ingerencja władz, władz miejskich, po to właśnie, aby dać zachęty tym, którzy będą swoje tereny zielone udostępniali publicznie.